Cześć, witajcie, ja jestem Mateo, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zagramy w turniejówkę CS-a, ale zanim to krótkie ogłoszenie, ponieważ kupiłem sobie właśnie nową kamerkę Logitech HC920 wersja Pro, która nagrywa w jakości 4K w 50 FPS-ach. Tak, właśnie sobie zakupiłem, teraz właśnie nagrywa moją twarz, także na pewno słuchacie, będzie więcej live'ów i więcej wszystkiego. Nie chciałem jakoś robić unboxingu, bo moim zdaniem nie ma sensu. To sobie już mogę położyć na bok, to pudełeczko. I powiem wam tak, to była moja stara kamerka firmy Esperanza. Dałem za nią równe 25 zł. Teraz niestety się zepsuła. Bo to była taka, że najmniejszy wstrząs powodował już różne takie zacinanie się. Jakość była naprawdę katastroficzna, bo nagrywała w 360p. I z racji tego, że ona nie działa i jest po prostu bardzo dziwna, jest naprawdę bardzo dziwna, to mogę zrobić to, co chyba każdy na moim miejscu by zrobił, bo to były najbardziej źle wydane pieniądze w moim życiu, więc tak sobie to ładnie teraz poskładam. Tak bardzo ładnie, tak naprawdę bardzo ładnie tą kamereczkę sobie poskładam. I wiecie, co teraz zrobię? 25 zł na nią wymarnowałam i się zepsuła. Mamo, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Dobra, ale w każdym bądź razie przechodzimy już do turniejówki. Ja wam życzę miłego oglądania. Na razie, do zobaczenia. Strzałka. Okej, okay, a więc jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeszcze jest rozgrzewka i tak na jakby troszeczkę jeszcze wstępu dodam, ponieważ nie grałem 2 tygodnie w CS-a. Nie grałem 2 tygodnie w CS-a i mam rangę Silvera 6, także nie oczekujcie, tak jak zawsze to mówię, bo nie potrafię grać w tego CS-a. Nie oczekujcie ode mnie jakichś takich super place'ów, bo nie dość, że miałem przerwę, teraz od razu, jak widzicie, tam mam plecak. Tylko przyszedłem ze szkoły, od razu zacząłem nagrywać bez żadnej rozgrzewki, bez niczego. Także, no słuchajcie, no nie oczekujcie ode mnie jakichś mega place'ów. Widzimy się za 50 sekund w turniejówce. Na razie. Okej, okay, dobra, mecz się rozpoczął, także ja wam życzę miłego oglądania w sumie. Nie wiem, jaki będzie wynik. Znaczy, kurde, to jest logiczne, że jak ja tutaj siedzę, to nie wiem, jaki będzie wynik. Ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że to wygramy. I go away, guys. Widzę, że będzie bardzo miło, bo... wszyscy się ładnie komunikują, ja sobie pójdę tutaj mida kryć. Dobra, to jest oczywiście B. It's two. Dobra, nasi ładnie tutaj czyszczą i już wchodzimy. Już wchodzimy, mam nadzieję, że w pistoletówce. Dobra, już jeden jest na side, mam nadzieję, że coś ustrzelę. Pistoletówce. No kurde, patrzcie, nie potrafię trafić tego gościa. Dobra, nice. Wygraliśmy pistoletówkę, ja nic nie ustrzeliłem. No pamiętajcie, że ja naprawdę gram tylko dla zabawy. Właśnie robię takie przerwy nie dlatego, żeby mi forma nie spadła, tylko że jeżeli nie chcę, to nie gram, nie? I o to właśnie chodzi, mi się wydaje, w CS-ie. Mam Silvera 6, sam go zdobyłem. Znaczy, no nie sam, bo dostałem kont od widza. Ale... no, zazwyczaj otwieram na turniejach, powiem tak. Jak będziemy kiedyś robić live'em, to wam pokażę moje wszystkie ostatnie mecze. I słuchajcie, pokażę wam, że otwieram. A na ostatnim meczu, to tak troszeczkę w roli, powiem tak, 1B, wyprostowania, ponieważ, słuchajcie... grałem wtedy z 3 cheaterami. Okazało się, że mi ten meczek cofnęło i było napisane, że tam kilka osób zgłosiłem właśnie z przeciwnego teamu, czy właściwie to cały team przeciwny, i się okazało, że oni rzeczywiście mieli tam podobno jakieś haksy i mi ten meczek cofnęło, nie? Także przynajmniej fajnie, że ja grałem na cheaterów, i zdobyłem też fragów nie dlatego, że nie potrafię grać, tylko dlatego, że to byli cheaterzy, nie? Mam nadzieję, że ten meczek będzie wygrany, bo rzadko kto wrzuca przegrane mecze, ale ja akurat nie mam czasu, więc muszę koniecznie ten wrzucić i trzeba się postarać. Jak na razie mam jednego killa, jest 2-0, także myślę, że team będzie już spoko, bo mamy już bota w teamie. Mamy już, słuchajcie, bota w teamie, a więc będzie fajnie. Dobra, idę sobie jeszcze raz, w sumie na B pójdziemy. Albo nie, albo w sumie midem pójdziemy. Zobaczymy. One mid. Próbujemy zabić, czy nie? It's
Kurde, się zatrzymałam. One connector. Wow, jakieś lagi ma ten gościu. Dobra. Powinien moim zdaniem to ugrać. W ogóle jeśli wam się podoba odcineczek, możecie zdać łapeczkę. Łapeczkę w górę. Przyznam się szczerze, że przed chwilą nagrywałam turnieja. Ale trafił mi się taki team, że 4 Rosków mi się trafiło. Wszyscy zaczęli mnie wyzywać i w drugiej rundzie mnie kiknęli. Więc ja mówię, no nie, takiego turnieju wam przecież nie wrzucę. I zagrałem jeszcze raz. Ale w ciągu tych 2 rund zdobyłem 1 asystę, nie? Co ten gościu chciał zrobić, nie wiem. W tamtym meczu zrobiłem 1 asystę, także nie było właściwie sensu go ani wrzucać, ani nie wiem, czego nie było sensu. Zagram w sumie sobie Famasa. Famasem mi po CC zawsze na Mirażu zdobywam więcej fragów Famasem niż M4, dlatego trzeba będzie właśnie grać Famasem. Dobra. Jestem sam na A, tak? Super. Usmokujemy sobie tutaj rampę. Tak, to jest chyba rampa, tak mi się wydaje. Nie! Ale... Kurde, coś mi... się zablokowałam o tej drobinki, nic mi nie zalogowało, kurde. One Palace. Ajajaj, ale ja to zważywiłem. No ale trudno. Raz się robi super akcja MLG, a raz się nagrywa i się robi takie ble akcje. Takie fair play w ogóle, nie? Dobra, tak sobie słuchajcie, pomyślałem, że czasem jest taki moment właśnie w turniejach, kiedy ja ginę na początku rundy i teraz co? I teraz nie ma co mówić, dlatego ja spróbuję was troszeczkę zagadać. I sobie przygotowałam kilka kawałów. Niektóre opowiadały mi koledzy na przerwie, niektóre będą o Żydach. Nie, że ja coś do Żydów mam, ale moim zdaniem są śmieszne, bo równie dobrze mogłem postawić zamiast Żydów jakąś inną tam rasę, tak? Więc uwaga, pierwszy kanał, kawał. Nie kanał, tylko kawał. Czym się różni przyjechany kot od przyjechanego Żyda? Przed przyjechanym kotem są ślady hamowania. Dobra, kolejny kawał. Co robi Żyd na huśtawce? Wkurza snajpera. Haha. Dobra. Co tam jeszcze? Ale ja to taki w ogóle oryginalny kawały opowiadam, nie na turnieju. No tak, jak się nie popisuje skillem, to muszę się popisać czym innym. Kurde, ten ma defuza, a tamten nie rozbroi tego. Dobra, kolejny kawał. Idą 2 koty przez pustynię i nagle jeden mówi do drugiego: stary, kurde, nie ogarniam tej kuwety, nie? No. Dobra, czas wziąć się w garść. P90 kupiłem przez przypadek, żeby nie było. No. Lecimy. W ogóle możecie napisać, jak wam się podoba moja kamerka Logitech C920. Powiem tak, nie jest to kamerka jakaś najtańsza, bo praktycznie każdy YouTuber ją używa. Ale moim zdaniem jest warta swojej ceny. It's A, guys. No patrzcie, widzicie, ja tutaj nic nie muszę robić. Biegam sobie, kurde, dobra, teraz trzeba pójść na A. Albo w sumie, nie wiem, może pójdźmy na B, może jak im się B nie udało, może... Znaczy, jak im się A nie udało, może teraz pójdą na B. Ale nie wiem. Dobra. Pójdziemy sobie teraz, słuchajcie, na B. Z nożem. Troszeczkę FPS-y spadły. Ja tu, słuchajcie, nie mam co zabijać. 2-1-2 to nie są najgorsze statystyki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A dobra, to był bot. Już się tak, wiecie, podjerałem. Wow, mam killa. Dobra, pójdziemy sobie tutaj na B. Tak w ogóle przestawiłem biurko. Jak może zauważyliście? Bo ta zielona ściana była taka... Taka sobie, bo myślałem, że będę miał green screena. Bomb B, bomb A, bomb... Nie!
Mogłem go zabić, no nie, a ja chciałam go, wiecie, z kosy na odcinku, że to tak fajnie i w ogóle, nie. Please, please, no kick. Yes. Sorry, sorry, guys. O, bo ja nie chcę, żeby mnie teraz kiknęli, bo to by było naprawdę... Okay, guys, where are going? I go A. Dobra, także tak jak mówiłem, możecie napisać, jak wam się podoba taka moja nowa kamerka. Dobra, gościu sobie chce zawki postrzelać, to niech sobie postrzela, nie będę mu smokować. O, łacy sobie popatrzymy. Skupiłem się. One palac. Dobra. I czwarty wiem, gdzie jest. Dobra. Jest. Już, słuchajcie. I'm back. Tak się mówiło? I come back, o właśnie. Muszę się skupić, bo wiecie, bo to nie jest tak łatwo. Albo się skupia bardzo mocno na grze, albo się skupia bardzo mocno na płynnej mowie. I nie da się, moim zdaniem, nie da się i bardzo płynnie grać, i bardzo płynnie gadać. Izak bardzo dobrze gra, ale on nie mówi, on nie opowiada takich historii jak ja, tak? Tylko on się właśnie bardziej skupia na grze, no bo on ma globala i nie chce z niego spaść. A ja mam Splatera 6 i mam na to wywalone, czy spadnę, czy nie. Dlatego ja mogę wam opowiadać właśnie takie historyjki niestworzone. One mid. Właśnie tam go słyszałem, ale myślałem, że to wabik w sumie. Green watching me. Oh, nice. Dobra, patrzcie, jakie bany hopy, jakie fioletowe robi bany hopy, nie? No. Co tutaj jeszcze? Jeszcze jakiś kawał trzeba opowiedzieć, nie? Dobra, z Awką sobie teraz zagram. Awka. Dobra, jeszcze coś teraz trzeba o Jasiu powiedzieć, nie? Albo dobra, najkrótszy kawał na świecie, idzie Rudy z kolegami. Aha. No, co ten gościu robi? A ja wiem, bo to ten, on oglądał te takie taktyczne rzeczy, nie? Zobaczcie, on mnie nie widział, a ja go zabiłem. Takie taktyczne rzeczy ogólnie. Dobra, czemu w ogóle wszyscy jesteśmy tutaj? Tego ja nie rozumiem. Yes, I go B. Popiszę się, że też mam spray. Jeszcze, co my tu mamy? O. A dobra, dobra, bo jest jakieś ograniczenie. Nice. Dobra, będzie fajny meczek, bo... Jest fajny meczek, bo już to jest tak naprawdę środek meczu. Bardzo fajny, przyjemny meczek. Ma już bota. Ostatnio muszę wam powiedzieć, że dodali update, o którym nikt nie nagrał filmu. Też nie chciałem, bo w sumie mój kanał nie jest o update'ach, ale zmniejszyli przede wszystkim bany. Na przykład ja, słuchajcie, fakt, że nie dostałem bana przez jakieś 3 miesiące, ale ostatnio po prostu nie miałem czasu i z 7 meczów pod rząd po prostu wyszedłem. Po prostu w trakcie meczu wyszedłem i dopiero za ostatnim razem, czyli za 7, dostałem, słuchajcie, bana na 30 minut tylko. A tak to tylko takie ostrzeżenie, że już więcej tego nie rób i tak dalej. I takie ostrzeżenie dostawałem 6 razy, a wcześniej to miałem tak, że ciągle dostawałem, że najmniejszy ban to był na pół godziny, nie? A teraz to jeszcze z 5 razy dadzą takie ostrzeżenie, że teraz nic nie dostanie, żadnej kary, ale żebyś już więcej tego nie robił. Nice. Dobra, w ogóle nie mam co robić z tą ławką, sobie wezmę Akacza. 9-1. No, jakbym ogólnie widział więcej osób, to ja bym oczywiście zabijał, ale że nie widzę. Tak, jak widzicie, już jest 10 rund, ja mam 10 killi, także no nie jest najgorzej, nie? Już mam więcej killi niż w poprzednim meczu. Ale w sumie i tak się cieszę, bo... Nie wiem, czy to mówiłem, ale...
Bardzo się cieszę, że miałam te 6 kili na cheaterach, a nie, wiecie, na normalnych graczach, którzy po prostu pokazali, że to ja nie potrafię grać. A, no dobra. Wiecie, no... Tak też zawsze można, nie? Myślałam, że Golda dostanę ogólnie. Jak widzicie, Silver 6. Nie, czy tam Silvery 5. Dobra, to co, słuchajcie, ja bardzo dziękuję za uwagę. Myślałam, że będzie troszeczkę szybszy ten meczek, ale w każdym bądź razie poddali się. Meczek zaliczam oczywiście do wygranych. I wam bardzo dziękuję. Napiszcie, jak się sprawuje moja kamereczka, bo mi się wydaje, że jest naprawdę nieźle. W 4K nagrywa, ale ja no nie, o nią oczywiście nie będę nagrywać w 4K, bo nie mam takiego komputera mocnego i trzeba mieć monitor, żeby oglądać w 4K. Także to na tyle. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się, jak zostawisz łapkę w górę. Jutro znajdziesz 5 zł pod poduszką. Trzymaj się i cześć, żółwik.